Oto i kobieta, która zrobiła ten 7-kilowy tort. Oto Madzia. Tada! Madzia Polska. Dzień dobry ludzie. Paczka do nas przyszła. Paczka przyszła z Niebo w Mieście Gorzów. Paweł wysłał nam, ja się domyślam co wysłał, ale wolę sprawdzić, żeby się nie zdziwić. Mam nadzieję, że to nie będzie faktura. Się paczką mnie wysyła, nie żono? Faktury się wysyła inaczej. I proszę Państwa, oto to, co to być to miało. Co tu mamy? Uwaga! Firmowa kawa Niebo w Mieście. Ho, ho! 100% arabika. Wszystko mogę w tym. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Zobaczymy, czy jeszcze jakaś. 50% arabika, 50% robusta. Ja też wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Masz fajną koszulkę dzisiaj. O! I'm Ford Coffee and Jesus, yeah. Niebo w Mieście. To powinno być filmowe Niebo w Mieście koszulki. No i zobaczymy, następna jest, to samo w wersji mielonej, czyli o, wspaniale. Arabika robusta mielona, a jak pachnie, żono, ty to czujesz? No i 100% arabika, powąchajcie przez kamerę, słuchajcie, jeśli nie działa wam, to prawdopodobnie macie uszkodzony komputer albo telefon. Nasza kamera nagrywa zapach. Dobra. To pozdrawiamy Niebo w Mieście. Słuchajcie, ta paczka szła chyba 4 tygodnie, bo miałoby to przed świętami przyjść, no, ale no, przyszło przed, bo jutro są, no. Ale to trochę za późno, żeby komuś powiedzieć, zamówcie w Niebo w Mieście, ale możecie potem na Nowy Rok. I zobaczcie, jakie piękne pomysły. Także też zachęcamy was do robienia nowych rzeczy. Amen. Nowych, na chwałę Królestwa na chwałę Bożego. Królestwa. Amen. Amen. Dobry. Dzień dobry, witajcie kochani. Witajcie. Po tylu dniach. Znowu razem. Tak, niedawno nie było. Chciałabym wam bardzo, bardzo podziękować za wszystkie życzenia. Przeczytałam sobie, przyjęłam wszystkie błogosławieństwa. No i niech one staną się ciałem w moim życiu. Dziękuję wam, bo bardzo na ten czas potrzebowałam takiego właśnie błogosławienia mojej osoby i też mojego życia. Także bardzo wam dziękuję. Serca wam dziękuję za wszystkie życzenia, za każde. Dzięki. Amen. Antidotum 437. I dzisiaj chcemy serdecznie pozdrowić panią Madzię, u której siedzieliśmy do 3 w nocy. Albo 3 nad ranem. Nawet 3 nad ranem, tak. Dopiero byliśmy o 5 w Rzeszowie. Ale to taki dobry czas. I wszystkich zgołaczy, których po drodze odwiedziliśmy i w ogóle. A wczoraj mój tata miał, czyli dla was przedwczoraj, miał 70. Czyli dzień po Sylwii miał urodziny, 21. To też się może za mojego tatę pomodlimy. Też byliśmy jeszcze u taty. No to taka była, duży tur zrobiliśmy. No ale jesteśmy w końcu w domu. Ja tu jestem po 9 dniach w domu i próbuję do życia wrócić. Tak, nie wiem od czego zacząć. Zacząłbym od na przykład, nie wiem, coś wymyślę. Od antidotum. Zaczynam życie w domu od antidotum. To jest pierwsza rzecz. Po powstaniu, czyli 11.40, którą robię. Wcześniej tylko zjadłem jeszcze śniadanie. Dobra, słuchamy. Pierwszy fragment dzisiaj jest z Malachiasza, z 3 rozdziału. Oj, to dobry fragment jest. To posłuchajmy dobrego fragmentu. Tak mówi Pan Bóg. Oto ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede mną. A potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i anioł przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan zastępów. Ale kto przetrwa dzień jego nadejścia i kto się ostoi, gdy on się ukaże? Albowiem on jest jak ogień złotnika i jak łuk farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem, jak za minionych dni i pradawnych lat. Oto ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem Dnia Pańskiego, Dnia Wielkiego i Strasznego.
i skłoni on serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, aby mnie przyszedł i nie poraził ziemi klątwą. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Zobaczcie, ten fragment oczywiście jest wybrakowany, bo tutaj mamy 1 do 4, a potem 23-24. Tak naprawdę te ostatnie słowa, które są w tym dzisiejszym fragmencie z Malachiasza, to są w ogóle ostatnie słowa Starego Testamentu. Na 24 wersecie kończy się, całkowicie się kończy Stary Testament. No i zaczyna się już potem Nowy Testament, czyli mamy, zaraz potem mamy już Ewangelię Mateusza. To jest takie fajne, zawsze jak to słyszę, to tak raduje moje serce. Z jednej strony tu jest zapowiedź Pana, który ma przyjść i ma nas oczyścić, nie? Bo tu jest to ładnie tak podane, że on będzie oczyszczał, usiądzie, więc jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro i oczyścić synów Lewiego. Zobaczcie, jeżeli mówimy o przetapianiu srebra, to wymaga wysokiej temperatury, nie? No może zimą tak na pociechę nam to dali, nie wiem. Ale generalnie chodzi o to, że to bycie uczniem, tym, który jest zbawiony, ale zaczyna żyć jak człowiek zbawiony, jest życiem niełatwym. Nie? I wszyscy ludzie, którzy już jakiś czas są na drodze, widzą, że ich droga potem w relacji z Bogiem, ludźmi, zaczyna być najprościej oczyszczana. No i to oczyszczanie jest takim umieraniem dla siebie, nie? A rodzeniem się dla Królestwa. Mówię tu jeszcze o ziemskim oczywiście odcinku. I jakbyśmy na ten fragment popatrzyli w całości, bo tak mówię, tutaj jest wycięty, no dużo fragmentów nie ma, no byłoby bardzo wiele wątków do poruszenia, ale też tutaj ważny jest ten wątek, to jest ciekawe, w ostatnim rozdziale Starego Testamentu duża część jest poświęcona też dziesięcinie, gdzie Pan mówi, przynieście mi całą dziesięcinę, chwilę wcześniej, oczywiście nie ma tego w tym dzisiejszym fragmencie, ale stąd wynika to następne, co jest. Bo oto nadejdzie Pan zastępów, ale kto przetrwa dzień, niech on nadejście. Kto się ostoi, to on ukaże. Albo mówię, on jest jak ogień złotnika, jak łuk farbiarzy, czyli on będzie mnie oczyszczał, tak? I teraz potem dalej jest, a wtedy, czy jak ich będzie oczyszczał, przecedzi ich jak złoto i srebro, wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. I tam wcześniej Bóg mówi, jesteście przeklęci, to wszyscy, bo nie składacie sprawiedliwych ofiar. Nie? To jest taka ciekawa rzecz. Ja nie wiedziałem, że to dzisiaj będzie, ale w sumie ostatnie głoszenie miałem w niedzielę, a w czwartek miałem w Bartongu. Chciałbym Bartong pozdrowić i Klebark wielki, super, w ogóle wszyscy super, że byliście, ale przede wszystkim tam w tym chyba Klebarku, nie, w tym Bartongu, ostatnią konferencję mówiłem właśnie z tego rozdziału i dostałem bardzo dużo zwrotnych informacji, że ludziom się bardzo oczy otworzyły. Chciałbym to przypomnieć, według prawa Starego Testamentu 10% wszystkiego, co mam, należy do Pana, nie? A te 90% należy do mnie. Oczywiście w Nowym Testamencie to się jeszcze bardziej zaburza, bo w Nowym Testamencie 100% tego, co mam, należy do Pana. Jezus podnosi poprzeczkę, pokazuje nam ubogą wdowę jako wzór do naśladowania. Czemu o tym mówię? Bo tutaj w tym oczyszczeniu, jak sobie zdamy sprawę z całego rozdziału, to jedną z rzeczy, która wymaga oczyszczenia i która, jak my to mówimy, nawraca się ostatnia, to jest właśnie jakby nasz portfel, nie? I my często narzekamy, że dookoła nie jest tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Czasem tak mamy jako ludzie. A Bóg mówi, to twoje zaangażowanie może sprawić, że dookoła będzie tak dobrze, jakbyś chciał, nie? To ty wprowadź słowo także w tej dziedzinie, także w dziedzinie finansów, nie? Że zobaczysz większe dzieła Boże, będziesz mógł robić, czy inni będą mogli robić, jeśli ty będziesz wierny w Słowie. Czyli ty też pośrednio oczywiście. No i teraz najpiękniejsza rzecz w ogóle w tym Słowie, tak no, wspominam, no bo tu się można zdziwić, a dlaczego tu jest, to będą składać Panu ofiary sprawiedliwe, nie? Czyli w Starym Testamencie 10%, w Nowym Testamencie no wszystko należy do Pana, czyli co Bóg ci powie, czy ty umiesz dzisiaj, jak Bóg ci powie, nie wiem, sprzedaj dom i rozdaj ubogim, a ty mieszkaj w namiocie. Czy umiesz to zrobić, nie? Czy umiesz pójść za Panem? Ale Bóg mówi, za to będziesz mieszkał w ciepłych krajach, nie? Mogę w Afryce, no. W tym namiocie. Nie wiem oczywiście, jakie jest powołanie dla ciebie. Ale to zawsze tak gdzieś człowieka no, po prostu konfrontuje z samym sobą, nie? Czy ja bym umiał, czy tylko sobie słucham tego, fajne, ale co gdyby anioł przyszedł w nocy i powiedział, że masz tak zrobić? Albo Bóg sam by się objawił i powiedział, zrób to właśnie. Dobra, no i teraz ostatnia rzecz.
I to jest ciekawe, bo sam koniec, ostatni werset, 24, ostatni werset Starego Testamentu, i skłoni on serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, aby nie przyszedł i nie poraził ziemi klątwą. Czyli jeśli nie skierują się serca ojców do synów, a synów do ojców, to ziemia będzie porażona klątwą. Chodzi o to, że grzech zaślepił nasze takie podstawowe relacje. Możemy zbawiać świat, możemy robić różne rzeczy, ale jak wygląda dzisiaj moja relacja z ojcem, moja relacja z synem? Tu mówimy akurat o męskiej relacji. Nie mówię, że to jest jedyne, bo oczywiście w tej kobiecej też to jest ważne, jak moja z mamą, moja z córką, no, ale ja się nie będę wypowiadał, ale ojca do synów i synów do ojców. Tu tak po prostu pokazuje też Pan Bóg na te więzy rodzinne. My nie mamy żyć jak pies z kotem. Nasze wprowadzanie Ewangelii do życia ma poprawiać jakość naszych relacji. I tu szczególnie jest podana ta relacja ojciec-syn, bo to jest jedna z najtrudniejszych relacji. Tak, pomijam jeszcze synowa-teściowa, no to jest jeszcze trudniejsza relacja, ale ona nie jest konieczna, jak często widzimy w Biblii. Ale ta relacja ojciec-syn jest taką bardzo trudną relacją. I teraz, nawet wczoraj o tym rozmawialiśmy, że dzisiaj świat przeżywa wielki taki deficyt mężczyzn, nie? Wielki deficyt męskości. Ale dlaczego? Bo ci ojcowie poprzedniego pokolenia no nie byli w stanie nauczyć, czy nie nauczyli, nie wiedzieli, jak nauczyć młodych mężczyzn tego, żeby byli prawdziwymi mężczyznami, wojownikami według zamysłu Boga. I myślę, że dzisiaj też bym zachęcił wszystkich ojców do zaangażowania się w jakąś relację z synem. Może zadzwonić, może coś jeszcze przed świętami, czy czas świąt wykorzystać na to, właśnie na spotkanie, może męskie porozmawianie. Sam do siebie też to mówię, żeby to tak wykorzystać z moimi chłopakami. Przypomina mi to po prostu Pan Bóg. Dlaczego? Bo jeżeli te relacje nie naprawimy, to świat może być porażony klątwą. Nie poraził ziemi klątwą. No. Więc taka ważna rzecz, ważna sugestia. Bóg tego chce. Są ostatnie słowa Starego Testamentu, żeby ojcowie z synami, synowie z ojcami mieli piękną relację. Amen. Amen. Dzisiaj Psalm 25. Podnieście głowy, bo Zbawca nadchodzi. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie prawdzie według swych pouczeń. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Dobry jest Pan i łaskawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze. Uczy ubogich dróg swoich. Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski dla strzegących Jego praw i przymierza. Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom i objawia im swoje przymierze. Dużo tutaj jest takich rzeczywistości dla mnie dzisiaj w tym psalmie. No znowu wracamy do tych dróg i dzisiaj Kościół też nam daje to słowo o drogach pańskich, aby chodzić tymi drogami, aby je poznawać. I tak naprawdę we mnie też zawsze, kiedy czytam słowo o drodze pańskiej, rodzi się taka tęsknota, żeby być na tej drodze, żeby iść tą drogą, kroczyć, żeby też pociągnąć innych na drogi pańskie. Natomiast w połączeniu z dzisiejszym słowem takie nowe światło odkrywam, no, żeby być na tych drogach pańskich, żeby w ogóle je poznać, no to muszę się poddać procesowi oczyszczenia. Muszę się po prostu poddać temu procesowi, żeby to już nie były moje drogi, żeby to nie były moje myśli, żeby nie były moje plany, tylko właśnie, żeby to były Boże drogi, Boże zamiary, Boże myśli, Boże ścieżki, Boże pouczenia. No i wtedy właśnie mam szansę kroczyć tymi właściwymi drogami w swoim życiu, co nie jest łatwe, co dziś sprawia też mi gdzieś tam trudność, żeby cały czas trwać w tej drodze. Też proces oczyszczania, jeżeli jak złoto, no to trzeba coś wypalić, przemielić, odkleić się musi coś ode mnie, co nie jest wcale gdzieś tam może przyjemne, natomiast w owocach to, jak Bóg to robi, Bóg chce mieć też właśnie nas takimi przed sobą czystymi i świętymi. I zobaczcie, że dzisiejsze słowo też o tym mówi i ten psalm. No to ja, Panie, to zrobię.
to ja, Panie, to zrobię, tak? Ale nie, to jest wołanie tego człowieka, Ty mi to, Panie, daj. Ty mnie wprowadź na te ścieżki, Ty mnie poprowadź na te ścieżki. I Bóg też w pierwszym czytaniu mówi, ja zasiądę i ja będę ich oczyszczał. Ja to będę robić, ja to będę robić. I dziękuję Bogu, że tak jest. To jest Jego piękna i wspaniała i taka mądra myśl, jak zawsze. Bo gdybym ja chciała dokonać na sobie oczyszczenia, to tak naprawdę dokonałabym jakiegoś osądu, oceny i właśnie myślę, że niewłaściwej, dlatego że diabeł ciągle próbuje mi zafałszować obraz i Boga, i drugiego człowieka, to jaki on jest, i też obraz samej siebie, to kim ja jestem przed Bogiem i kim ja jestem w Bogu. A dzisiaj od razu refren mówi, podnieście głowy. Podnieście głowy, nie miej już schylonej głowy, nie miej głowy, która właśnie nurtuje, może jest nurtowana przez takie myśli, że to mi nie wychodzi, to mi nie wychodzi. Przychodzi koniec roku, próbujemy go też czasem podsumować. I co widzisz pierwsze? Czy widzisz te zwycięstwa? Czy widzisz pierwsze, przypominasz sobie swoje porażki? Nie? I to nie jest Boża myśl. To nie jest Boża myśl i ja się też tym dzielę, ponieważ właśnie ostatnio gdzieś właśnie mam takie myśli i patrzę na jakiś tam czas, który już jest za mną, w taki sposób no, gdzieś negatywny. Bardzo, bardzo zaczęłam się gdzieś tam oceniać i widzieć porażki. Ale dzisiaj chcę wrócić do tego, ile zwycięstw doświadczyłam, do tego czasu. Boże Narodzenie to już jest to, że Bóg pokazuje i przypomina ten plan właśnie o zwycięstwie. To jest czas, kiedy już doprowadza całą ludzkość do zbawienia, czyli do zwycięstwa. I chcę właśnie tak na to patrzeć dzisiaj, na to słowo. Bo to, co mówi też druga zwrotka, dobry jest Pan i łaskawy. Dlatego wskazuje drogę, tak? Pomaga czynić dobrze. Czyli On sam swoją mocą i swoją miłością tak wchodzi w moje życie, żebym ja zobaczyła tę drogę, ale też i czyniła dobrze. To On we mnie sprawia, że ja mogę czynić coś dobrze. Nie ja sama z siebie, ale to On we mnie sprawia. On jest tym cały czas stwórcą i twórcą wszelkiego dobra, które rodzi się we mnie i które może wyjść ze mnie na zewnątrz. Ale to czyni Pan. I ostatnia zwrotka, która jest dla mnie po prostu zawsze taka piękna z tego psalmu. Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski. Wszystkie ścieżki Boże. Możemy być na różnych, czyli to pokazuje też, że różne są drogi Boże. Moja jest taka, Twoja będzie inna, mojego męża jest inna, naszych dzieci jest inna. Tak różnorodne są drogi Boże, ale każda z nich jest pewna i jest pełna łaski. To Jego drogi są pewne i pełne łaski dla strzegących Jego praw i przymierza. Bóg bowiem powierza swe zamiary swoim czcicielom i objawia im swoje przymierze. No jak cudowna jest współpraca Boga z tymi, którzy Go wielbią, z tymi, którzy są Jego czcicielami. Tu nie chodzi tylko o same wargi, tu chodzi o serce, o umysł. To jest to właśnie, tak? To jest ta miłość Boga z wszystkich sił, całym sercem, każdą myślą. I dzisiaj też to mnie stawia właśnie w takim miejscu, aby być czcicielem Boga, tak? Od teraz, już na zawsze, każdego dnia podejmować te decyzje i wchodzić w uwielbienie. Pomimo wszystko, pomimo tego, co się dzieje gdzieś tam w mojej codzienności, dostawać właśnie i uwielbiać Boga, bo przez to też poznaję zamiary, Jego zamiary na moje życie. I często ludzie zadają pytanie, a czego Bóg chce? Pomóc się, czego Bóg ode mnie chce? Stań do uwielbienia. Stań się Jego czcicielem. A Bóg zacznie powierzać Ci Jego zamiary. Jego zamiary. Zacznie Ci powierzać plany, zacznie Cię wdrażać w te plany. Zacznie Cię też posyłać według tych planów. No i objawić Ci jego przymierze wobec Twojego życia. To są takie wielkie rzeczy. Dzisiaj ten psalm to są też takie obietnice, które Bóg ma dla każdego z nas i naprawdę dzisiaj na modlitwie możesz stanąć i odebrać te obietnice Boże dla siebie, dla swojego życia. Amen. Amen. Powiedz jeszcze dwie rzeczy do tego, bo to oczyszczenie też trzeba o tym pamiętać,
że my musimy wydać zgodę Bogu. To musi jakby od Ciebie wyjść, Panie, tak, oczyść mnie, ja chcę. Czyli jeżeli chcesz pójść dalej w wierze, musisz się na to zgodzić. Bóg tego nie będzie robił bez Twojej woli, bo by ją przekraczał. Jeżeli doświadczasz bez Twojej woli oczyszczenia, to prawdopodobnie diabeł coś robi. To są po prostu przeszkody, byś nie dochodził do woli Bożej. Więc też trzeba to jakby rozważyć. A druga rzecz, właśnie 14 werset ostatni. Bóg powie, że swe zamiary swoim czcicielom. No pierwsze skojarzenie od razu, pierwsze, które mam. Wiesz, który werset? 9 Jana 31. To o tym niewidomym od urodzenia, nie? I tam jest to jest bar kluczowy. Też o tym było na rekolekcjach, to sobie przypomniałem, bo musiałem to ludziom wytłumaczyć, nie? Co znaczy wielkie dzieła Boże, czyli nie on zgrzeszył, ani nie jego rodzice, ale po to, by na nim się okazały wielkie dzieła Boże. I nie wielkim dziełem Bożym jest to uzdrowienie ze ślepoty, bo wielu Bóg uzdrowił, ale wielkim cudem jest to, że on został potem obmyty w Siloam, co znaczy posłany, i jest posłany i świadczy, i nagle w 31 wersecie mówi: znacie, Bóg nie wysłuchuje grzeszników, natomiast wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Amen? Dlatego to czciciel, teraz mam psalm 25, który nam to znowuż pokazuje, to nie jest wyssane z palca. Ten człowiek odkrył, wyprorokował, nie wiem, czy znał słowo, ale dokładnie powiedział, Bóg powierzał swe zamiary swoim czcicielom. Amen? Dlatego czciciel wie, jak podążać, wie, w co inwestować siły, czciciel wie, jak budować relacje z Bogiem i czciciel wie, czego ewentualnie nie robić, w co się nie angażować, bo czciciel poznaje zamiary Boga względem swego życia i uwaga, jeszcze względem innych ludzi. Amen. A jeszcze mi się przypomniało, no bo dawno mnie tutaj nie było w Antidotum, no i w piątek też mnie nie było, kiedy było już zakończenie zadanka, więc kochani, no, chcielibyśmy wiedzieć, jak wasze zadanka, jak czytanie zadanka albo wielkie zadania. Na pewno nie było łatwo, ale dajcie nam właśnie taki znak, napiszcie nam, w jaki sposób też przeżywaliście list Jakuba i podzielcie się tym, czym możecie, w wolności oczywiście, tak? Zapraszamy was do tego, żeby też się podzielić tym, bo to też i wy zobaczycie ten swój wzrost i może też właśnie czas oczyszczenia, który nastąpił przez ten tydzień pracy, więc podzielcie się z nami tym, jak przeżyliście ten czas zadań i no i jakie owoce też przyniosło to słowo w was. Amen. A przy okazji inni zobaczą, że warto robić zadania. A jak nie napiszecie nic, no to nie warto. No tak, bo będą następne. Nie mam motywacji właśnie. No, słuchajcie, ta zaklamacja dzisiejsza jest: Królu Narodów, kamieniu węgielnego kościoła, przyjdź i zbaw człowieka, którego z mułu utworzyłeś. Król Narodów, Jezus jest Królem Narodów, wszystkich, ciebie, mnie, każdego, całego świata. Kamieniu węgielnego kościoła. Nie papież jest kamieniem węgielnym kościoła, to Jezus jest kamieniem węgielnym kościoła. Czyli tym, na czym wszystko stoi, absolutnym centrum wszystkiego, czy głowicą węgła, czy zwieńczeniem wszystkiego, Kościół oparty jest na Jezusie Chrystusie. No i jest: przyjdź i zbaw człowieka, którego z mułu utworzyłeś, czyli z prochu, z marności. Tak, Ty go, Panie, utworzyłeś, Ciebie, mnie. I przyjdź i mnie zbaw. Mnie zbaw. To, co jest przez moją marność, czy moją marność, przyjdź i zbaw, Panie, aby moje życie mogło być cudem dla świata. A jak będzie dla świata, na pewno też będzie cudem dla mnie. Amen. I mamy Łukasza 1:57-66. Dziwnie trochę, bo chronologicznie to jest zaburzone wobec czytań, które były wcześniej, no ale to tak czasami jest. W owym czasie Maryja rzekła: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Czekaj, bo nie wiem, czy masz tą samą Anglię? Nie to? A nie to. To właśnie to słucham, mówię, coś mi się właśnie nie zgadza nagle. O. No ja już się ucieszyłam, wyskoczył mi dzień. Lubię to uwielbienie nie Maryi. Się. Inaczej, jedziesz, żono. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. 8 dnia przyszli, aby obrzezać dzieci i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała: nie, natomiast ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię.
Pytali więc na migi jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy. I natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów w całej górskiej krainie Judei. Rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię, bo istotnie ręka Pańska była z nim. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Zobaczcie, to jest takie niesamowite, bo już mieliśmy o Maryi, która odwiedza Elżbietę, że już jest w ciąży, już 6 miesięcy, czy już ten Jan jest. Tak fajnie, że... A nie, bo dobrze, bo teraz mamy dzisiaj jego narodzenie, jego, tak? No tak. Nie, to dobrze. Wszystko wiecie co, jest. Ja chyba się już ten mylę z różnymi, wszystko się zgadza, bardzo dobrze. Ale teraz dwie rzeczy mnie dotykają. W ogóle to jest w ogóle piękna historia, jak ja zawsze tego Zachariasza czytałem wcześniej, tego spotkanie z tym aniołem, przez to, że nie uwierzył, no to Bóg mu zamyka usta do czasu tego cudu. I wtedy ludzie już byli dotknięci. Ale zobaczcie, takie dwie postawy tu się pojawiają, czy dwie, tak mnie to dzisiaj dotknęło bardzo. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się razem z nią. Czyli no zobaczyli ten cud, że ta starsza kobieta, która nie powinna mieć dzieci, no już tak, ona ma, bo po prostu urodziło się jej dziecko, tak, syn jej się urodził. Że Bóg jej okazał miłosierdzie, czyli ludzie zobaczyli w tym właśnie, że miłosierdzie Pana Boga, ale cieszyli się razem z nią. To jest piękne, nie zazdrościli, że oni tak nie mieli, tylko cieszyli się razem z nią. Ale teraz nagle się pojawia druga rzecz, nie? Bo to jest ósmego dnia, gdy przyszli obrzezać dzieci, chcieli dać mu imię ojca Zachariasza. No ale matka jego powiedziała nie, natomiast ma otrzymać imię Jan. Skąd ona wiedziała? Bo wcześniej już Zachariasz dał jej znać, oczywiście w sposób pisemny, no bo nie mógł normalnie, bo już nie mówił. I ona już wiedziała, że Bóg chce, żeby to był Jan. No i oni zdziwieni, bo nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. U nich tak nie było. U nich się z pokolenia na pokolenie te imiona przekazywało, tak żeby rodzinę jakoś zachować też w tych imionach. A tu nagle zupełnie imię od czapy, zupełnie skądinąd. No i teraz pytali więc na migi ojca, jak on by go chciał nazwać. Mieli nadzieję, że ojciec przynajmniej jest o zdrowych zmysłach, bo mamie coś odbiło, nie wiem, czyli Elżbiecie. No a Zachariasz, no, on poinformował Elżbietę, jak ma mieć na imię, więc poprosił o tą tabliczkę i napisał, że Jan będzie na imię. I w momencie, kiedy wypełnił tą wolę Boga, wolą Boga, by on był Jan, ten syn, cudowny syn miłosierdzia, rozwiązuje się język, zaczyna mówić. Bóg powiedział, że do jego narodzenia, ale ważne było, że też miał być wierny, czyli do jego nazwania, nie? Nazwania go. Czyli jak wypełnisz wolę Boga, to może się pewna rzecz w twoim życiu rozwiązać, nie? Jak będziesz wierny Panu Bogu. Ale teraz zobacz, tu jest taka rzecz, która mnie dotknęła. Czyli on zaczął co? Natychmiast otworzył się jego usta, jak już podał to imię. Czyli on podjął decyzję jako ojciec, to ma być Jan, bo tak Bóg wcześniej zadecydował. I on był Bogu wierny przez 9 miesięcy. Natychmiast otworzył się usta, rozwiązał się jego język i mówił, błogosławiąc Boga. Czyli co? Był czcicielem Boga. Oddawał Bogu cześć i wszyscy to słyszeli. Nie pierwszy, o, 9 miesięcy zamknął mi usta i zaraz mógł psioczyć na Pana Boga. Co za Bóg? Po co w ogóle ja to musiałem milczeć? Nie, te 9 miesięcy to były dla niego piękne rekolekcje w ciszy. Piękne. Najpiękniejsze dla kapłana, który po prostu raz do roku może wejść tam do miejsca świętego, czy mógł, bo to się za chwilę stanie, czas przeszły, bo Jezus zapowiada nowe czasy, nie? Nowy Testament. Ale dobrze, najważniejsze, gdy on błogosławi, on się raduje, wow, to zadziałało, Bóg powiedział, to się wypełniło, moja żona, jeden cud, moja żona ma dziecko, drugi cud, za nie mówiłem, trzeci cud, gdy powiedziałem Jan, napisałem Jan, zacząłem mówić, wielbi Boga, cieszy się, że to wszystko, co Boże, jest prawdziwe, że ma po prostu potwierdzenie, że w niczym Bóg go nie oszukał, ma po prostu pewność, że Pan Bóg jest. I co się dzieje? Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. Wcześniej było, że radość i cieszyli się, że jest dziecko w starszym wieku Elżbiety, a nagle padł strach, bo zobaczyli moc Bożą. Ja wierzę, że to jest taki strach na zasadzie takiego szacunku do Pana Boga. Nie, że oni się wystraszyli, tylko że bojaźń Boża. Ale oni na pewno musieli przeżyć szok. Ten gość nie mówił,
I nagle po prostu tylko nadał imię synowi i po prostu mówi, no i co, w całej górskiej krainie rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. No tak opowiadano, że aż my to mamy w Ewangelii zapisane i minęło 2000 lat, a my dalej o tym zdarzeniu czytamy. A słyszeli, którzy o tym, a ci, którzy o tym słyszeli, brali sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię, bo istotnie ręka Pańska była z nim. Jest moje pytanie, może ktoś miał w rodzinie taką historię, że Bóg nadał imię, ktoś przestał mówić, bo nie uwierzył Panu Bogu, że będzie cud, a ten cud się stał. I przy okazji jeszcze powiedzieć, widzieliśmy wczoraj takie piękne zdjęcia a propos cudu narodzin. Widzieliśmy dzieciątko, które urodziło się z masą 0,75 kg, taki maluszek, na pewno ręka była prawie większa od niego, nie dłoń. No i on teraz jest 4-letnim chłopczykiem, tak, wszystko się dobrze rozwija i taka wielka chwała Boga. I ta babcia opowiada, że mama tego dziecka, jak był w inkubatorze taki malutki, ona cały czas siedziała przy tym inkubatorze, codziennie dojeżdżała 100 ileś kilometrów, 150, więcej zrobili nawet. W sumie 39 tysięcy. 39 tysięcy kilometrów zrobiła codziennie, jeżdżąc do syna z Tarnowa do Bytomia i z powrotem. I codziennie siedząc przy tym łóżeczku śpiewała mu, uwielbiała Boga. Uwielbiała Boga, czyli była czcicielem. I coś, co po ludzku było niemożliwe, stało się możliwe. I on miał, słuchajcie, tylko brakowało mu, jak zaczął się poród, 4 dni, żeby go lekarze zostawili, bo inaczej traktowaliby to jako poronienie. Nie ratowali życia. I Bóg przetrzymał ten poród o 4 dni, żeby zakwalifikował się właśnie w to narodzenie. To taka niesamowita historia. I druga niesamowita historia, w dniu, kiedy miał mieć prawdziwy poród, normalny termin porodu w 9 miesiącu, to w tym dniu nagle po prostu odszedł i umarł jakby, nie, dla świata. Tata dzwonił na karetkę i ci z karetki za nim dojechali, instruowali tatę, jak ma mu masować serce, reanimować. I zreanimował tego maluszka i ten maluszek ożył. To taka piękna historia. Też pięknego działania Boga. I ta matka czcicielka i to wszystko, że w dniu tych narodzin on się naprawdę narodził, bo umarł, a się potem narodził. No, to i lekarze tam pomagali to dzieciątko przez ten czas całego jego rozwoju i wszystko jest dobrze. Życie jest piękne. Amen. Chwała Panu. Się to bardzo łączy też właśnie z tym psalmem, że wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski. I dla strzegących Jego prawi przymierze. I Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom i objawia im swoje przymierze. A przymierze z Bogiem no to jest życie w pokoju, w Jego mocy, w Jego miłości. I to jest tak cudowne i niesamowite. I ja tylko chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć do tej dzisiejszej Ewangelii. Bardzo też lubię ten fragment, że właśnie kiedy Zachariasz otworzył usta, zaczął Boga uwielbiać i błogosławić Boga i oddawać Mu chwałę. Ale też dzisiaj dotyka mnie to, że no jakby tradycją było to, że syn otrzymuje imię po ojcu, albo to ojciec też nadaje synowi imię, które jest, pochodzi z jego rodziny, z jego rodu. Natomiast tutaj zupełnie Bóg odwraca, robi nową sytuację, stwarza zupełnie coś nowego. I też widzę tak z perspektywy mojego życia, że często jak Bóg mnie do czegoś zapraszał, to było to doświadczenie, którego nigdy wcześniej nie miałam. Nigdy wcześniej nie miałam. Musiałam wyjść na głęboką wodę i przejść też ponad sobą, ponad swoimi słabościami, ponad jakąś prawdą o sobie na ten moment. A Bóg dopiero zaczął, kiedy podjęłam decyzję, dobrze Panie, wchodzę w to, robię to, Bóg zaczął dopiero wtedy objawiać właśnie to, co On chce uczynić i to swoje przymierze też przez to, co miało się wydarzyć w moim życiu. To jest tak zupełnie Bóg może postąpić wbrew Twojemu myśleniu, wbrew Twoim, znaczy nie wbrew, tylko ponad. Bóg to przekroczy. Przekroczy Twoje oczekiwanie, przekroczy Twoje myślenie o tej sytuacji, o zadaniu, które Ci da. Bóg Cię przekroczy. Ale to jest bezpieczne, bo wszystkie drogi Pana są pewne i pełne są łaski. I Bogu chwała, naprawdę Bogu chwała. I jeszcze, kochani, jedna bardzo ważna rzecz, co się łączy z Malachiaszem, nakłoni serca ojców ku synom, synów ku ojcom. Zauważcie, że ta sytuacja Zachariasza, tu nie ma, że kobieta sobie wymyśla imię, nie? Tylko Bóg pokazał, to ojcowie powinni nadawać imiona.
to ojcowie powinni nadawać imiona swoim dzieciom. I teraz, czyli jakby to zaangażowanie w ojcostwo jest pokazane w tym przejściu ze Starego Testamentu w Nowy, bo akurat Jan jest tym prorokiem dwóch testamentów, nie, zapowiedziany w Starym, ale już rodzi się chwilę przed Nowym, nie, bo przed narodzinami Pana Jezusa, choć już Pan Jezus jest oczywiście wtedy w łonie Maryi. I to, czego dzisiaj brakuje, tej takiej męskości, dzisiaj wielu ojców nawet nie wie, że ma syna. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, że wielu ojców nawet nie wie, że jemu gdzieś tam się spłodził syn i że on gdzieś tam się po prostu narodzi. Nie? Dlatego te dzieci, nie mając nadanego tego imienia ze swego ojca, one nie mają korzenia, one nie mają tożsamości. One potem w życiu się borykają, błąkają, gubią. Dlatego apel do wszystkich mężczyzn, weź więcej w swoje ręce w kwestii syna. Córki też oczywiście, czyli swoich dzieci, swego ojcostwa. Amen. Amen. To tatusiu, niech będzie uwielbione Twoje święte imię. Chcemy być czcicielami właśnie i tymi, którzy się nie poddają żadnemu złu, żadnemu smutkowi, niczemu, Panie. Chcemy być tymi, którzy radują się w Tobie. Wielbię Cię, Panie, że udało się właśnie po tej takiej przerwie tego szaleństwa ostatnio, które było, Panie, czasowego, nagrać dzisiaj antidotum. Wielbię Cię, Panie, że Twoje słowo jak zwykle jest piękne, jak zwykle pokazuje piękne rzeczy. Ja, Tato, proszę Cię dzisiaj, byś nakłaniał ojca synów ku ojcom i serca ojców ku synom. Oto, aby te relacje, Panie, były odbudowywane, abyś, Panie, odbudowywał męskość w narodzie, żeby Kościół był takim męskim Kościołem, takim opartym na mężczyznach. O tak. Proszę Cię, Panie, żeby kobiety nie musiały stawać się ojcami i mężami, ale żeby mogły być kobietami i matkami. O tak, Panie. Ja się wstawiam dzisiaj za każdą rodziną, wstawiam się za każdym dzieckiem, które nie poznało nigdy swego ojca. I to nie dlatego, że umarł, chociaż takie przypadki były, ale szczególnie ta sytuacja, kiedy ojciec uciekł, kiedy ojciec nie chciał być ojcem, kiedy ojciec po prostu nie wypełnił tego, co do niego należało, nie wziął odpowiedzialności za swoje czyny. Z Duchu Święty, przychodź teraz i uzdrawiaj, Panie, wszelkie braki ojca, braki ojcostwa w życiu tych, którym po prostu brakuje. O tak, Panie, aby ci wszyscy ludzie mogli poruszać się w świętości i, Panie, jeśli nie mieli korzenia rodzinnego, to niech, Panie, mają korzeń w Tobie, korzeń jako adoptowane dzieci Boga przez Jezusa Chrystusa. O tak, Panie, Tobie wszelka chwała i cześć. Bądź uwielbiony i bądź wywyższony. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Mam taki obraz, że ktoś ma pękniętą kość. Pan Bóg uzdrawia tę kość. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, Panie. A ja mam obraz macicy zszywanej. I teraz ja nie wiem, czy to chodzi o to, że kobieta miała jakiś problem przy porodzie, czy to chodzi o dawną rzecz, że kiedyś miała operację macicy i dzisiaj się na przykład boi zaś w ciąży. Nie wiem, czego dotyczy, ale mam konkretnie obraz szwu. Więc Pan Bóg przychodzi do jakiejś sytuacji z tym związanym. Myślę, że ta kobieta będzie wiedziała albo się dowie o tym zaingerowaniu Pana Boga w Twoje życie. Nie, może zniknie blizna, bo też była już taka sytuacja, nie, że kobiecie blizna właśnie po cesarce, tak? Bo te blizny zostają normalnie po cesarkach. Mm-hmm. No, że ta blizna zniknęła i mogła kolejne dziecko urodzić siłami natury, gdzie zawsze odradza się, jak już była cesarka, że tak powinno nie być, tak? No, więc ufamy Panu Bogu, a ta osoba będzie wiedziała, że to jej dotyczy. Amen. Amen. Chwała Panu. To do zobaczenia jutro, jak się uda. A w ogóle, słuchajcie, wczoraj mieliśmy 4. rocznicę przyjazdu do Rzeszowa, przeprowadzki, dokładnie 22 grudnia. To też się możecie pomóc, żeby Pan pokazał, co dalej. Pa, pa! Wielbię Cię, wspaniałego Boga, widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,